prezesie, jakie według Pana powinny być wdrożone narzędzia, takie narzędzia systemowe, żeby stymulować do inwestowania polski przemysł farmaceutyczny? W mojej ocenie tak naprawdę stymulanty do tego, żeby inwestować i rozwijać działalność w Polsce, nie dotyczą tylko samego polskiego przemysłu, to dotyczy także zagranicznych firm, które mogłyby chcieć zainwestować w Polsce i produkować tu leki i dostarczać tą wartość dodaną dla gospodarki. I najważniejsze jest to, żeby nie szukać jakichś specjalnych, jakiejś igły w stogu siana, nie poszukiwać jakichś wysublimowanych rozwiązań, tylko korzystać z tego, co już jest, bo tak naprawdę teraz zbliżają się duże negocjacje cenowe, które mogą zdecydować o tym, czy komuś ten biznes będzie się opłacało rozwijać i będzie miał stymulację do tego, żeby go rozwijać w Polsce. Pytanie, czy korzystając z aktualnych przepisów można to uwzględnić? I niestety, albo na szczęście, to w zależności jak na to spojrzymy, odpowiedź brzmi tak, bo jest i artykuł 13 ustęp 5 na samym końcu, który mówi, że bierzemy pod uwagę działalność badawczo-rozwojową i inwestycyjną na terenie Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA, czyli nawet szerzej, także Liechtenstein i Szwajcaria. I to ten sam zapis jest w artykule 19 ustęp 2, który mówi o negocjacjach komisji. Tylko pytanie polega na tym, jak my to bierzemy pod uwagę, bo jak sobie spojrzymy na wczorajszy mecz piłkarzy, to oni brali pod uwagę zaangażowanie. Wzięli pod uwagę i się nie zaangażowali. I niestety od 2015 roku minister zdrowia też trochę postępuje tak jak wczoraj nasi piłkarze w meczu. Bierze pod uwagę działalność badawczo-rozwojową na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej. Bierze pod uwagę i tak naprawdę na koniec dnia, tak jak nasi piłkarze, nie angażuje się, nie uwzględnia. My chcielibyśmy doprowadzić, i to już na którymś z ostatnich spotkań pan minister Szumowski podkreślił, wreszcie sygnalizuje, że to podejście się zmieni, że będziemy brać pod uwagę, czy ty rzeczywiście jako przedsiębiorstwa, czy ty tu inwestujesz, czy ty nie inwestujesz i czy ty dajesz tą wartość dodaną także do gospodarki. Ja uważam, że to jest najważniejsze, żeby stosować te przepisy, które są i się zaangażować naprawdę. No właśnie, bo rząd wielokrotnie deklarował, że będzie szereg takich zachęt właśnie do tego, żeby na przykład zagraniczne firmy, które tu inwestują, chociaż w ograniczonym na razie wymiarze, no nie wiem, uzyskiwały na przykład tytuł partnera polskiej gospodarki i tak dalej. No na razie nic z tego nie wyszło, no bo słyszymy tylko deklaracje. Tak, na razie nic nie wyszło i ja się obawiam, że to nawet gdyby miało być zaplanowane na przyszły rok, to będzie za późno. Te negocjacje, które pozwalają zachować ten potencjał rozwojowy tym firmom, które już zainwestowały, zaczynają się teraz w lipcu, sierpniu, tak? Więc pytanie jest, czy my nie mamy narzędzi? Ja mówię, że mamy i musimy się chcieć zaangażować. Pan minister Szumowski podkreślił, że też zauważa te elementy, które można zrobić i ten jakby tytuł partnerstwa praktyczny już teraz jest. Są firmy, które to zainwestowały, jedne w produkcję, w zatrudnienie, inne w zatrudnienie i badania, tak? I to są te firmy, które powinny być docenione także w ramach aktualnych przepisów. Na to trzeba zwrócić jak największą uwagę. A czy w Pana opinii ten budżet, który Państwo przeznacza na leki, to jest wystarczający budżet, czy tutaj trzeba jakieś modyfikacje też wprowadzić? Bo tutaj też w czasie paneli na szczycie zdrowia mówi się o tym, że pieniądze to nie wszystko, trzeba nimi zarządzać, że to nie jest kwestia ilości, tylko jakości. To jest też bardzo ważne, że my często zapominamy, że jeśli chodzi właśnie o leki, zwłaszcza leki refundowane, to my mamy naprawdę idealny system. Od nas się mogą uczyć kraje, wszystkie nawet europejskie kraje, jak racjonalnie gospodarować w tak małych środkach. Tylko pytanie, czy cały budżet jest tak racjonalnie zarządzany? Według mnie nie, bo i świadczenia, i szpitale, ten koszyk nigdy nie był stworzony. I my troszkę właśnie błądzimy. Z jednej strony mamy przeregulowany system refundacyjny, bo to jest trochę przeregulowane. Tu czasem konkurencja zrobiłaby też więcej niż same zapisy. Z drugiej strony mamy nieuregulowany pozostałą część koszyka i musimy dbać, żeby te 16% pozostały tymi 16% być może kiedyś rosło i żeby budżet państwa rzeczywiście wydawał, bo to się mu naprawdę opłaca, wydawał te pieniądze na leki.